Cześć Tupero i witajcie w Let's Play Devil May Cry 4. Odcinek 22, misja 20. La Vita Nuova. Pokonajmy złego Sanctusa, czyli jego świętobliwość. Zmierzmy się z nim po raz ostatni wreszcie. Jeżeli chodzi o skill upy, dostaliśmy parę tysięcy punktów. Kupię sobie kalibur umiejętność. To jest tak zwana szarża w powietrzu, ale ja jej nie potrafię wykonywać. Praktycznie bardzo rzadko się mi udaje wykonywać, więc nie jestem pewny, czy po prostu dam radę. Jeżeli chodzi o abilities, tutaj nic nie zmienię. Nie mogę chyba kupić nic. Dokładnie. No niestety, nic nie udało mi się kupić. Musimy pokonać złego Sanctusa. Znaczy, nie udało się kupić oczywiście, jeżeli chodzi o orba. What is that? Love. Look it up. Wrapping things up on my end. Don't be too sure, boy. Although flawed, the power of the Savior is beyond that of which you can defeat. Jak widać, Sanctus stał się o wiele potężniejszy. Pierwszy używa miecza Spardy, słynnego miecza Dantego. I Trish, oraz oczywiście słynnego Spardy. Okej, zdjęty. Dobra. Jak widać, trochę inny jest teraz system walki. O, udało mi się wykonać kombosa, o którym powiedziałem, że tak sobie nie radzę. Au. Dobra, udało mi się. Dobra, jeszcze raz zostanie z główki. Dobra, już na połowę życia. Dobra. Dobra, nie będę ryzykował, żeby się znowu zrespił. Wolę po prostu tak zrobić. Dobra. Trochę zyskałem paska demona. Au. Au, dostałem. Au. Strasznie ciężki jest ten boss, na zręczność bardzo dużo. Au. Au, wywołał na mnie burzę mózgów. Dobra, trzeba tak było zrobić. Au. No i wykorzystał mój przepunkt, nie zdążyłem zaatakować go.
Au. Dostałem. No i teraz będzie najtrudniejszy etap, ponieważ teraz trzeba będzie najzwyczajniej w świecie po prostu go trafić. Dobra, dostał. Dobra, jest. Okej, dostał za swoje. Dobra. No, jackpot. It's over. Took your time. What? You looking for an apology? Well, how long am I gonna have to wait for it? This guy just doesn't let it go. This is where it started. And this is where it landed. By my hand. All right, then. Go finish it, kid. Wait for me. You know, God, I always hated that you made my arm like this. No tak, czeka nas ostateczna bitwa z Sanctusem, właściwie z tym złym Saviorem.
i gracz, który pokazał swoje wreszcie prawdziwe oblicze. Ta walka jest dosyć prosta. Jedna pięść, druga pięść i główka. Guess I should thank you. But that'd be out of character. Maybe you should just throw an insult my way instead. Yeah, that sounds better. Still, I owe you. Ah, don't sweat it. I had my reasons for helping. Take care of yourself. Wait. You forgot this. Keep it. What? I thought this meant a lot to you. That's the only kind of gift worth giving. I want to entrust it to you, so I am. What you do from here is your call. Hey, Dante. Will we meet again? Demon, and not a human anymore. Is this what you want? Nero, you're you, and it's you I want to be with. I don't know anyone who is as human as you are. Like they're determined to interrupt. Guess that kiss is gonna have to wait. It's all right. I'll wait. Thanks. Tak to Nero powiedział. Tym samym poczeka. No właśnie, napisy końcowe, ale interaktywne. Czyli ja mam zadanie przez półtorej minuty bronić Kirię. Jak widać było w cutscence, Dante podarował miecz Nerowi Yamato, dzięki czemu jest wciąż można się zamieniać w demona. Jest to jedna nagroda, którą Dante uważa, że jest godzien dać. Oho. Uff. Moim zadaniem jest naturalnie ochronić Nikirię, ponieważ demony wzruszają w niej stronę. Jeżeli to mi nie wyjdzie, będzie bonus na koniec. Dobra, zostało mi 40 sekund.
Au. Nie, 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 nie. Kurde, ciężko. Nie, nie tak prosto. Uff. Masakra. No, udało się. Dobra, nic mi nam napisałem, mogę spokojnie gadać. Dante dał Nerowi katanę, Yamato w prezencie, ponieważ to był jedyny prezent dla. Dlaczego? Ponieważ Nero to jest syn Vergila, brata Dantego. Tyle by wynikało. Jak widać, Nero i Dante na siebie, znaczy Kirie i Nero na siebie patrzą. No i ciekawe co. No, SS Book był sprawdzającą jakość członkiem. Nie wiem, czy jest widoczne, ale w tle, w wodzie, tam gdzie jest fontanna, widać różne sceny z Devil May Cry'a. Teraz właśnie widać Nero z łapą. Między Kiri a właściwie Nerem. No i słuchajcie oczywiście piosenkę Devil May Cry 4, Shall Never Surrender. Czyli to, co leciało zawsze podczas walki Nero, przynajmniej ta metalowa część, a ta łagodniejsza teraz leci. No i koniec, ale czy na pewno? Co się stało tak naprawdę z Dante? No właśnie. You're a lifesaver. Now I can finally do my job in peace. If it was a lifesaver gig, then don't you think we deserve a little more? You call this sincerity? More? Was it not your fault that things escalated to the level that they did? Bringing Sparta into the spotlight? Hey, I was just getting to the good part. This is your case too, Dante. Yeah, well... We take what we can get, right? Well...
Then it's settled. Devil May Cry. It's a customer with the password. They're nearby. What should we do? Can I come along? Do what you want. Don't expect to get paid. There's something so exciting about all this. You think so, right? I won't lie. Okay. Are you ready? Come on, babes! Let's rock! Tak. Także Dante dostał nagrodę za swoją pracę. Choć oczywiście dostał również opieprz od Lady za piękne zdemolowanie całego miasta i przeniesienie Sparty na światło dzienne. Ale no cóż, Dante zawsze znajdzie swoją misję, zawsze znajdzie jakąś robotę. Więc zawsze sobie tutaj coś ten. Niestety, jeżeli chodzi o Devil May Cry 5, niestety. Dante został zabity. O! Coś dziwnego się stało, nieważne. Dante został, tak powiem, zabity przez twórców Capcomu. No niestety Devil May Cry 5 nie będzie, a będzie Devil May Cry z nowym odmienionym Dante. Mam nadzieję, że jednak wrócą do starej serii. I zrobię z tego nowego let's playa Devil May Cry 5. A przynajmniej wrócę, albo przynajmniej wrócę do trójek. No dobra, nieważne. No i tutaj gratulacje otrzymuję. No. Galeria może być wybrana. Poziom trudności legendarny Dark Knight, czyli poziom trudności jest w miarę normalny, ale jest bardzo dużo wrogów. Son of Sparta, czyli trudniejszy poziom trudności. Bloody Palace, czyli Krwawy Pałac, o tym za chwilę. No i tutaj historia Devil May Cry'a. Kane Climborn's Art, czyli ten image, co teraz widzicie. Dante, Nero, Credo. To wszystko można odblokować sobie. No i wszystkie postacie z Devil May Cry 4. Nowa historia Devil May Cry. Odblokowana. I czy chcę zapisać? Jasne, że chcę, tylko zapiszę na saviorze. I tylko możemy iść do Mission Menu, nie możemy iść do Next. Tak wygląda Mission Menu. Niestety brakuje jeszcze 3 trybów. Dante ma zdaj, czyli najtrudniejszy poziom trudności. Niestety, jeżeli teraz byśmy chcieli iść do, na przykład do Easy, do Son of Sparta, czy do Dark Knighta, zaczęlibyśmy od pierwszej misji, ale byśmy mieli wszystkie swoje skille. Tak. Jeżeli chodzi o Bloody Palace, to będzie dodatkowe odcinki Let's Playa. Ja już jeszcze nie skończyłem z Devil May Cry'em. Jakby z fabułą oczywiście tak, ale nie tutaj. Tutaj będzie do wyboru Dante lub Nero. Wybiorę Dantego. Także do zobaczenia w Bloody Palace. Trzymajcie się ciepło. Na razie. Cześć.